Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z szybciutką recenzją najlepszego według mnie pudru matującego dla cery suchej oraz wykończającego makijaż dla innych typów cer. Jest to puder z Hourglass, sypki, ponieważ firma Hourglass słynie z tych pudrów prasowanych. Nie miałam, nigdy w życiu nie miałam tamtych pudrów, więc może jeszcze się okaże, że tamte jeszcze lepsze są od tego. Natomiast w tym momencie, jak wypróbowałam naprawdę wiele różnych pudrów, to ten bije po prostu na głowę wszystkie. Wszystkie inne pudry, nawet Meteoryt Guerlain i nawet mój ulubiony puder z Diora, do tej pory ulubiony. Jest to przecudowny, magiczny po prostu pyłeczek. Najpierw Wam przeczytam dokładnie, co pisze na jego temat producent. Można go kupić w Sephorze oraz w Douglasie. I to jest magiczny Well Powder sypki, bo to on się nazywa Well Powder właśnie. Takie opakowanie jest, jak widzicie tutaj, które pozwala wykreować efekt naturalnie nieskazitelnego wykończenia makijażu. Drobno zmielony, ultra lekki puder bez talku posiada w swojej formule cząsteczki odbijające światło, które natychmiast kamuflują niedoskonałości i zmniejszają widoczność porów, drobnych linii i zmarszczek, nadając skórze aksamitną gładkość. Wszystko się zgadza, po prostu wszystko. Niweluje pory, niweluje drobne linie, niweluje zmarszczki. Przepięknie tą skórę udoskonala, po prostu jest niesamowity. Przy czym uważam, że on nie jest bardzo transparentny. Ja zaraz Wam pokażę, w ogóle nałożę go na siebie i zobaczycie, jak on wygląda. Natomiast on ma kolor. To nie jest taki do końca transparentny puder, ponieważ nie jest biały. Jest taki lekko ekry, lekko żółtawy. Bardzo, bardzo ładny ma odcień. Zazwyczaj pudry, które mają kolor, one w połączeniu z podkładem, jak się na przykład w grubszej ilości je nałoży, to stwarzają efekt taki, że podkład wygląda na ciemniejszy, po prostu makijaż wygląda ciemniej po aplikacji pudru. Ten tą skórę rozjaśnia. Po prostu dzięki zawartości takich małych, mikroskopijnych po prostu drobineczek, może nawet nie drobineczek, bo tu absolutnie żadnych drobinek nie ma. I może dzięki właśnie temu pyłkowi ta skóra wygląda po prostu jaśniej. Po aplikacji tego pudru, im więcej się go nałoży na twarz, tym skóra wygląda i na taką rozświetloną, rozjaśnioną. Nie jest to puder taki bardzo, bardzo transparentny, w sensie tak, że jak się go nakłada na twarz, to on daje odrobinę krycia. W większej ilości, jak się go nałoży, to rzeczywiście widać, że trochę jeszcze tego krycia dokłada, ale jest tak niesamowity, tak magiczny po prostu, że nie widać go na skórze absolutnie. I nie ma, nie stwarza efektu pudrowości na twarzy. On wręcz, jak się go nałoży na twarz, twarz wygląda nawet nie jak satynowa, tylko jak nawilżona. Wygląda matowo, bo on jest pudrem matowym, matującym, ale nie matowo, ale nie pudrowo. Jest po prostu tak, jakby nie ma tego błysku, tego, co na przykład teraz mam na twarzy. Nie będzie tego. Będzie taki bardzo delikatny, lekkie odbicie światła. Natomiast skóra nie wygląda sucho. Absolutnie tu nie ma żadnej suchości. Jest to puder jakby nawilżający po prostu. Jak mamy podkład ciemniejszy, za ciemny na przykład dla naszej skóry, albo normalny w naszej tonacji, ale chcemy na przykład rozjaśnić niektóre części naszej skóry, nie rozświetlić, tylko rozjaśnić właśnie. Na przykład możemy go nałożyć tutaj pod oczy, na środek twarzy, co daje efekt właśnie takiego lekkiego, naturalnego bardzo rozjaśnienia tej skóry. I nie ma właśnie takiego efektu, żebyśmy miały, nie wiem, widzimy z bliska, że mamy jakiś puder na twarzy, po prostu nie ma czegoś takiego. On, jak na przykład nakładamy na siebie podkład taki bardziej kryjący, który widać jest na skórze, po aplikacji, jak na przykład widzimy, jak nałożymy podkład i patrzymy w lusterko, to widzimy ten podkład, jak zaaplikujemy ten puder, znika ten efekt. Po prostu wygląda to tak, jakbyśmy miały taką idealną, doskonałą cerę. Z żadnym podkładem nie tworzy ciastka, nie tworzy takiej grubej warstwy makijażu, a dodatkowo właśnie ma troszeczkę tego krycia. Jedyny minus tego pudru, bo ma jedną wadę. Wada jest taka, że dość szybko wchłania się w skórę. Jak go nałożymy w niewielkiej ilości, to po paru godzinach po prostu, jak patrzymy w lusterko, to nie widzimy nic. W sensie takim, że nie ma żadnych plam, nie ma tej skóry przesuszonej, ani nic. On też w ogóle nie przesusza skóry. To taki, wychodzi taki po prostu, jakby się wchłaniał, powoli wchłaniał się w podkład. Więc ja go nakładam w większej ilości,
tak, no może nie jakiejś bardzo dużej, bo ja ogólnie tych pudrów nigdy dużo nie nakładam na swoją skórę, ale na pewno w większej ilości niż zazwyczaj używam pudrów. I nie boję się absolutnie tego. Nie wygląda, w ogóle nie wygląda, no w ogóle go nie widać go na twarzy. Jest matowienie, jest rozjaśnienie skóry, bo jak się go nałoży tak w większej ilości, to rzeczywiście widzimy, że ta skóra się rozjaśnia, jaśnieje. Ale też w taki ładny sposób, tak troszeczkę jakby dodaje takiego żółtego, lekkiego odcienia, takiej jasnej żółtości. Uwielbiam, naprawdę. Jeżeli macie nawet za chłodny podkład i chcecie nałożyć właśnie coś, co troszeczkę Wam ociepli tą skórę, to serdecznie też polecam właśnie ten puder. Ale tu nie ma takiego efektu jak na przykład przy pudrach bananowych, że możemy przesadzić i będziemy mieć żółtą twarz, nic. Nic takiego po prostu się tutaj nie dzieje. Troszeczkę tak jakby ociepla, tak tyci, ale ładnie to wygląda po prostu, bardzo ładnie. I mogę nałożyć go w dużej ilości, bo go po prostu nie widać na skórze. On ma 10,5 grama, 12 miesięcy przydatności od otwarcia. Wygląda w ten sposób. Jego cena to jest 209 zł w Sephorze. Może być używany do utrwalenia korektora, aby zapobiec jego gromadzeniu się załamania skóry pod oczami i też pod oczami, właśnie jak go nałożę na korektor, pięknie wygląda. I też daje takie lekkie rozjaśnienie po prostu tej skóry pod oczami. Ale też nie błyszczy się tak, że te worki czy coś jak mamy, to one się nie wybijają po prostu. Nie jestem do końca pewna, jak on się sprawdzi dla cery mocno przetłuszczającej się. Myślę, że skóra mocno przetłuszczająca jednak może nie do końca się z nim polubić, ponieważ on nie daje takiego mocnego matu. Też nie trzyma długo tego matu, chyba że na przykład przypudrujecie się, załóżmy, pudrem ryżowym i do tego na wykończenie właśnie makijażu użyjecie sobie ten puder, to też przepięknie myślę, że to będzie wyglądało. Takie po prostu wykończenie makijażu. Po przypudrowaniu zwykłym pudrem, po wykonturowaniu skóry, troszeczkę po prostu omieść skórę tym pudrem i dodać takiego właśnie lekkiego woalu, rozświetlenia i takiego udoskonalenia po prostu cery. Nie wspomniałam Wam wcześniej, ale teraz Wam mogę powiedzieć teraz, że nie ma innych kolorów. To jest jeden, jedyny kolor i on jest uważany właśnie jako transparentny. Natomiast to nie jest taki do końca, tak jak wspomniałam, transparentny. Dla mnie transparentny puder to jest puder biały przede wszystkim, który tylko coś tam robi na twarzy, czyli coś tam w sensie albo matuje, albo delikatnie rozświetla, albo wygładza, albo wszystko naraz, ale nie dodaje krycia w ogóle. A ten troszkę właśnie ma takiego pigmentu, ale tak drobno zmielonego, że po prostu tutaj nie ma żadnej tapety absolutnie. Teraz mi się troszeczkę za dużo tutaj wysypało, więc już nie będę nic robić, ale jak go tutaj nie mam, właśnie wysypanego tak do środka, to robię tak, że potrząsam bardzo delikatnie w tą stronę, nie tak do góry, tylko tak i on się wysypuje, tak lekko po prostu się wydostaje tutaj, ale sam się nie wydostaje przez te dziureczki i te dziurki tutaj w tym opakowaniu są tylko na środku. Tutaj jest mój ulubiony pędzelek do pudru, to jest MAC, taka kuleczka. Tylko akurat jest przegięty, bo leżał na włosiu, ale to nie przeszkadza zupełnie. Widzicie, nakładam go z tego. Jest po prostu taki pyłek i też troszeczkę delikatnie taka chmurka się unosi, jak się nakłada na pędzelek. Wygląda właśnie ten puder na twarzy. Uwielbiam go też za to, że nie podkreśla mi żadnych suchych miejsc na skórze. Żadnych suchych placków. Nieraz po aplikacji pudru, jak mamy suchą skórę, nawet jak nałożyłyśmy krem i mamy podkład nawilżający, to jak nałożymy puder, to potem to wszystko gdzieś tam zaczyna już wychodzić, po prostu te suche jakieś takie miejsca przesuszenia czy coś, a potem czegoś takiego nie ma po prostu. On jest jakby nawilżający, ale nie czuć mokrości, bo żebyście mnie też nie zrozumiały źle, on nie jest mokry, on jest miałki, to też nawet nie jest suchy puder, bo on nie jest jakiś suchy w dotyku. On jest po prostu taki na pograniczu, bardzo przyjemny, jak może jak mąka, o, może coś takiego. A, i nie zawiera talku. Jest kilka razy podkreślone na stronie Sephory, że on po prostu nie zawiera talku. Jeśli chodzi o odczucie pod palcami, to jak się dotykam, to czuję, jakbym miała po prostu
podkład na sobie. Nawet to nie czuję tu żadnego pudru, nie czuję nic też śliskiego. Nie ma takiego efektu bardzo takiej śliskiej skóry, jak w niektórych pudrach. Ale też nie jest absolutnie lepka. Podkład był lepki, bo i te kremy, i to wszystko, co nałożyłam na twarz, to było mocne takie, wiecie, obciążające, można nawet powiedzieć, że skórę. Natomiast teraz absolutnie nic się nie klei, ale nie ma też żadnej suchości. Jak dotykam skóry, to jakbym miała podkład na sobie. I już podsumowując, jako serdecznie Wam polecam, jeżeli macie skórę suchą, jeżeli macie cerę dojrzałą, naprawdę spróbujcie sobie ten puder. Jest genialny.